Cześć, to Patryk. Słuchajcie, dzisiaj mam 91 163 konie 2.0 diesla. I tutaj jest taka sytuacja, że uszczelka pod głowicą jest do wymiany. Objawia się to tym na początek, że po zgaszeniu auta słychać, jakby się woda gotowała, woda buzowała. Auto normalnie jeździ i zapewne jeszcze by z pół roku pojeździło, bo mieliśmy już też taki przypadek nawet w rodzinie, że było to odczuwalne, że to już jest uszczelka, ale przeciągaliśmy ten czas. No i w końcu nadszedł taki czas, że dwa zbiorniczki musiały być wymienione. Po prostu zawór nie wytrzymywał, popuszczał. I tutaj jest podobnie. No to jest ten taki zupełnie początkowy etap, pewnie jak zobaczycie na późniejszych minutach filmu. Będę te etapami starał się Wam nagrywać. No i co? No, zaczynamy rozbierać. Na pewno musimy wyjąć wszystko od... Czy inaczej, osłony ściągniemy sobie. Na pewno musimy zwalić kolektor. Na pewno ten elektrozawór. Na pewno elektrozawór pod kolektorem. Wiadomo, że płyn. Teraz akurat auto przyjechało rozgrzane, to po prostu sobie zaczniemy rozbierać. A w późniejszych etapach opowiem, co dalej będziemy robić i co dalej rozbierać. Robota nie jest aż taka trudna. Godzinowo mniej więcej to wychodzi 4 godziny rozbierania i około 6 godzin składania. To jest maks samemu. Także może się komuś to przyda przy okazji. Kolejny etap, czyli to taka prostsza robota, odkręcanie. Na tą chwilę mamy... Tak to wygląda, czyli mamy kolektor wydechowy odkręcony. No wiadomo, cała góra zdjęta, łącznie z tryskami. Tu już jest blokada założona. Teraz to, co najtrudniejsze, to dojść pod rozrusznikiem do dziury na blokadę taką i ją znaleźć. Tam trzeba będzie się trochę powyginać. Potem tą blokadą odkręcamy imbus tutaj, chyba imbus 16, i blokujemy sobie napinacz rozrządu po to, żeby ten łańcuch był luźniejszy. I następnie będziemy odkręcali ten wałek. Będziemy odkręcali go stopniowo od skrajnych punktów do środka, piew tylko strzałem. Takie 2-3 etapy sobie zrobimy. To odkręcimy ten wałek wyjmiemy, to sobie jeszcze go naznaczymy. On ma charakterystyczne z tej strony, a nie będzie widać znaki. Tu najbardziej charakterystyczne są. Jedne zachodzą na drugie. Oznaczenia mostków. Tak samo zakładamy i tak samo układamy, żeby potem założyć je tak samo. Tutaj warto śruby nowe dać, oczywiście. Ostatnio dawaliśmy stare i też nic się nie stało. Ale do głowicy, głowicę wiadomo, będziemy odkręcali na tej samej zasadzie, czyli od skrajnych na ukos do środka, aż środkowe, i też dajemy nowe szpilki. Szpilki oczywiście nasmarowane, ale to później o tym pogadamy. No co tutaj? Tutaj węże od termostatu. To zdjęte. Tu była chłodniczka Jagieru. Tak naprawdę tylko odkręcanie. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Wtryski wychodzą łatwo, ze względu na to, że wtryski mamy na O-ringu. Nie tak jak w Mercedesie. BMW mamy wtryski na O-ringu. Dokładnie na tym. Więc wyjęcie ich jest łatwe, szybkie. Chłodniczka Jagieru to jest ten drugi termostat. Jak Wam nie dogrzewa BMK, a macie wymieniony pierwszy termostat, to pewnikiem jest ten. I bardzo ważny on jest tak naprawdę. Kolektor, świece żarowe. No i parę osłon, nie? Tutaj mamy kolektor i pokrywę brudne do umycia. Też będziemy myć. Przed myciem
albo sobie zaślepimy tą dziurkę od odmy, albo ją zdemontujemy zaraz i zobaczymy, w jakim stanie membrana jest, bo ona też nie wiadomo, kiedy była wymieniana, może warto ją wymienić. No i to na ten etap mamy tyle. Znajdę Wam takie zdjęcie odnośnie tej blokady, gdzie ją wsadzić, bo naprawdę jest ją ciężko ogarnąć. Teraz mamy taki etap, że już mamy zblokowane. Nie ruszymy ani w jedną, ani w drugą. Blokada ładnie nam weszła. Teraz tutaj na znaki wszyscy zaznaczyliśmy korektorem, tam przechodzą ładnie znaki. No i to jest ten etap. Teraz będziemy odkręcali wałki. Pierw ten od zewnętrznych do wewnętrznych, a potem drugi od zewnętrznych do wewnętrznych. No i będziemy napinacz napinali już. Albo pierw napniemy napinacz, a potem odkręcimy ten wałek, czyli odkręcamy ten wałek. Siema wszystkim. Temat kontynuacji, tak naprawdę wymiany uszczelki pod głowicą. Tu już mamy nową uszczeleczkę położoną i już za chwilę praktycznie będę zakładał głowicę, która przyjechała z planowania i ze sprawdzenia szczelności. Głowica na szczęście jest szczelna, splanowana, więc będzie się odbywał montaż. Także tak to wygląda. Tutaj jeżeli chodzi o łańcuch, bardzo ważnym tematem jest ten przyrząd, który nam napina napinacz. I też taka uwaga dla Was, jak będziecie to robić, że żeby go spiąć, ten napinacz, to wiadomo, że sobie napinacie łańcuch od góry. Ale bardzo ważne jest to, żeby te ślizgi były przykręcone. Nie wiem, czy ja teraz tutaj z tej strony je będę miał. Nie, one są z drugiej strony głowicy. Są takie dwa na chyba te 45 bolce, które trzymają nam ślizgi, jeden i drugi. I te ślizgi muszą być na swoim miejscu i dopiero wtedy napinamy i blokujemy. Ja tutaj walczyłem z 20 minut, bo zrobiłem to tak, że pierw sobie poluźniłem ślizg. I myślałem, że tak będzie miał łańcuch lepszy luz, nie? No niestety nie. Także przy montażu jeszcze Wam pokażę patenty na, znaczy patenty, jak trzeba zdjąć koło zębate z łańcucha, bo ono jest na takich trzech śrubach przykręconych. Jeżeli się nie mylę, to one gdzieś tu powinny być, albo i nie, albo są z tyłu, no. Z tyłu już trochę rzeczy nam się uzbierało. To są te bolce, które trzymają ślizgi, o nich mówiłem. Jak macie w oryginale jeszcze i nikt nie grzebał, bo my oczywiście włożymy, ale często mechanicy zostawiają, to jest właśnie zabezpieczenie do ustawiania punktu martwego. Ono jest z tyłu pod rozrusznikiem. To jest to, co Wam pokazywałem zresztą na zdjęciu, którym będziecie widzieć. Tak, to jest to. To było zabezpieczone takim bolcem i tam wkładamy blokadę, nie? No, tu mamy, to są już ładnie poukładane, to są koniki, krzywki poukładane, stopki poukładane, wtryski w kolejności, świece są dobre, będziemy wkładać, wałki trochę wyczyścimy, nie mają żadnych, też warto sobie zwrócić uwagę, czy mają jakieś
wżery, zarysowania, szczególnie na górnych częściach. One wyglądają bardzo ładnie. Tutaj pompa wakum. O, a to są te trzy śrubki od tego koła zębatego, nie? Które tak naprawdę bardzo ciężko zdjąć i musicie sobie obracać to koło zębate. Dlatego łańcuch musi mieć luz, bo wtedy sobie możecie obracać tym kołem zębatym o ząbek i wtedy odkręcicie te trzy śruby, bo jedną sobie dojdziecie, do dwóch może dojdziecie, a do jednej ciężko dojść i trzeba tym kołem zębatym pokręcić. No i tyle, kolektor wymyliśmy, tą pokrywę też wymyliśmy z tego brudu, odmy założyliśmy nową. Uszczelki kolektora wydechowego są w stanie bardzo dobrym, to znaczy nie mają żadnych przedmuchów, więc tak naprawdę je założymy, wyczyścimy tylko i założymy z powrotem. No wiadomo, filtr oleju, filtr powietrza, świeży olej już czeka, o tu jest chłodniczka Jagieru. No, także co, no, czekam na małżonkę, która będzie mi, przytrzyma mi łańcuch, bo nie jestem w stanie sam przełożyć łańcucha, muszę mieć pomocną dłoń. Także Barbara dojedzie, będzie można to zrobić, bo chodzi o to, że jedna osoba musi trzymać łańcuch i będziemy przekładali przez tą część tutaj, nie? Rozrząd. No a ciężko mi jest jedną ręką, a nie chciałbym bokiem jakoś uszkadzać uszczelki pod głowicą, bo po co, nie? Tu wiadomo, przed założeniem sobie wyczyśćcie to, przed założeniem tej uszczelki, żeby to było czyste. My to zeskrobaliśmy, potem lekko papierem ściernym, 400, 800, wysuszone, wyczyszczone. Pamiętajcie, też bardzo ważne jest to, żeby wydmuchać te kanały, gdzie przychodzą szpilki, żeby tam czasami nie było oleju, nie? Bo jak będzie olej, a będziecie dokręcali, no to macie pękniętą głowicę lub też blok. Aż blok pewnie wątpię, ale różnie bywa. Może pęknąć blok albo głowica przy dokręcaniu, jak będzie w środku olej. No tu mamy rozpisane, jak mamy dokręcać głowicę. Wiadomo, mamy też zegar, kątownik, ważne, bo pierw dokręcamy, wiadomo, dokręcamy od środka akurat, czyli od środka cyk, 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 cyk. No i co tu mamy? 40, potem 80, kluczem dynamometrycznym, potem 50 i tak naprawdę już potem mamy 90 stopni i drugie 90 stopni, nie? No, to jest do zrobienia, dlatego mamy też taki długi klucz, który będzie łatwiej i mamy zegar, kątownik, który nam po prostu pomoże dokładnie zrobić kąt 90 stopni, żeby nie przeginać, żeby za dużo tego nie robić, nie? Filtr oleju wymienimy, założymy to, nie wiem, mam nadzieję, że dzisiaj jak nie będzie padać, bo robimy to pod chmurką, jak widzicie, że dzisiaj to skończę, a jeżeli nie, no to jutro planowo mam nadzieję, że skończę. No i co? No i odpalę, nie? Zobaczymy, jak to się poskłada. Jak to się odpali. Dodam, że to jest moja druga taka robota. Pierwszą robiłem jako pomocnik w identycznym silniku, a tutaj autentycznie od samego początku do końca na podwórku w warunkach domowych robię sam. To jest też hitem. No i takim wyzwaniem, nie? Bardziej hitem to tam luz z hitami, nie? Ale wyzwanie jakieś tam jest. Także do następnego. Dobra, teraz mamy już założoną głowę dokręconą. I co ważne, przy dokręcaniu mamy 5 faz. Pierw zaczynamy od środka do strony zewnętrznej, tak jak instrukcja podaje, ale pierwsza faza na przykład to jest tutaj w tym wypadku 50 Nm, druga faza 80 Nm, a trzecia faza luzujemy śrubki lekko i dociągamy je na 50. I na 50, jak je dociągniemy, to wtedy dopiero jedziemy na 90 stopni dwie kolejne fazy, nie? Tu już mamy włożone popychacze, mostki i zaczynamy bawić się w ustawienie rozrządu. Tutaj, żeby to dokręcić, to tym kółkiem będziemy sobie obkręcać w kółko. Tu mamy jeden ślizg, który już jest włożony na swoje miejsce. Tu zaraz włożymy drugi. No i kolejna faza. Jak będzie, to dam Wam znać. Dogram Wam dobry szczegół, bo walczę z tym tak trochę od godzinki. W
w momencie, gdy spuszczałem napinacz, czyli blokadę z napinacza, wyjmowałem tą i wyjmowałem tą blokadę, to tu mi się przestawiało i nie zgrywałem pełnego ustawienia idealnego. Jak przestawiałem to automatycznie, to też mi się, ten wałek mi się też przestawił, ale ten główny wałek tak naprawdę przestawił się dlatego, bo łańcuch ma 340 tysięcy i on już był trochę wyciągnięty. Ja dałem jeszcze uszczelkę grubszą, bo była oryginalna, to założyłem drugą, tak jak tu widać, gdzie tu widzicie dziurki, są dwie, nie? Czyli dałem grubszą i to wszystko spowodowało to, że jak w tym samym miejscu założyłem koło zębate, to ono nie pasowało i w momencie, gdy miałem napinacz luźny, to wszystko było dobrze, ale jak spuszczałem napinacz, to mi się przestawiał tutaj o pół zęba, dokładnie o pół zęba mi się przestawiało i niektórzy mówią, że auto by chodziło i w ogóle nic nie robić z tym, ale ja znowu odkręciłem te wszystkie tutaj, te trzy śruby, które już są, no jest trochę zabawy z nimi zawsze, no bo to musisz poprzestawiać tutaj te wszystkie koła i tak dalej, to ciągle o zęb przestawiać, no, ale wszystko jest teraz, jak jest spuszczony właśnie, ma być tak, że jak jest spuszczony napinacz, tu mam tylko przykręcone i tak na jednym, na jednej podporze, na jednej stopce, ale jak jest spuszczony napinacz, to właśnie ma być tak, czyli idealnie, po prostu idealnie, łańcuch był wyciągnięty, teraz nie mam do czego przyłożyć tak naprawdę, ale to wiadomo, że też będzie dobrze i tutaj po prostu tą śrubę mogłem sobie poluzować i na końcu, dopiero jak już wszystko ustawiłem i wszystko się zgadzało, to tą śrubę dokręciłem na maksa i teraz będę dokręcał tamte dwie pozostałe, obracając łańcuch o ząbki. Czyli znowu muszę ślizg wyjąć, napinacz, pierw ważne jest to, żeby pierw napiąć, a potem ślizg wyjmować. Bo jak zrobisz na odwrót, to masz trochę więcej kombinacji, bo śrubokrętem musisz napinać napinacz. Taka jaja, nie? Także spoko, do następnego. Polityka teraz w prasie, proszę bardzo. Mateusz Morawiecki apeluje, żeby Donald Tusk ujawnił swój majątek. A ma ujawniać razem z majątkiem żony z działkami, czy bez? No, to się zawsze w jakąś stronę premiera Morawieckiego. Dobra, robimy pierwsze odpowiedzi. Że same buty za 3000 to już by mogły robić zaoświadczenie majątkowe. No, chyba się udało.